łosoś wędzony w piecu morso. Cześć, w piecu morso można z łatwością przyrządzić wędzonego łososia. Posypuję łososia solą z cukrem. Wszystkie części jednakowo. Dobrze jest też utrzeć odrobinę skórki z cytryny. Łosoś zyskuje niesamowity aromat. Biorę 4 listki mięty i kładę je na górze. Łosoś wchłonął składniki, wkładam go do pieca na ruszcie. Odgarniam żar do wewnątrz pieca. Sypię do pieca garść trocin. Zamykam drzwiczki. Komin przymykam wilgotnym ręcznikiem, żeby dym skoncentrował się wewnątrz pieca. To pozwoli uzyskać niezwykłą barwę. Zaczyna pachnieć jak w wędzarni. Ok, sprawdzam, czy łosoś jest już gotowy. Wow, piękny zapach! Wyjmuję go z pieca, ma złocisty kolor. W dalszym ciągu jest soczysty, będzie idealnie smakował. Sprawdzam, czy jest miękki i nie stracił kształtu. Idealnie. Z łososiem serwuję dzisiaj sałatkę z młodych ziemniaków. Do sałatki dodałem trochę śmietany i twarogu. Idealne dopełnienie wędzonego łososia. Proste, ale wyszukane danie na wypadek niezapowiedzianych gości. Smacznego!